Hej wszystkim, tu Rykejden, witam was bardzo serdecznie w 10. odcinku Kwadratowych Wyzwań. Jak widzicie, dzisiaj niecodzienna sceneria, jestem w łódce, na środku jakiegoś oceanu, a w tle maluje się nowy biom. Jak widzicie, jest to dżungla, można już poznać po tych charakterystycznych drzewkach. I właśnie chciałabym, żeby dzisiejszy odcinek skupiał się na dżungli i żeby dzisiejsze wyzwanie było z nią związane. Tego stopnia się rozmarzyłam o tym kakao i o ocelotach i stwierdziłam, a spróbuję znaleźć i udało się, ale bardzo daleko od mojego domu. Także dotarcie tu mi trochę zajmuje, ale no na szczęście jest daleko, bo daleko, ale jest, łódkę zabieram. Trochę ciemno się zaraz będzie robić, ale to nie szkodzi, bo mam przy sobie łóżko, tak mam też moje plecki dyniowe. Może sobie tutaj je dam, by to ładnie wyglądały. I mam trochę ryb, które sobie tutaj złapałam. Dzisiejsze moje wyzwanie będzie miało właśnie miejsce w dżungli. Będzie z nią związane. Polega na zdobyciu tych wszystkich rzeczy, z których dżungla najbardziej słynie, czyli na oswojeniu przynajmniej jednego ocelota, na znalezieniu i oswojeniu, na zdobyciu kakao i zdobyciu arbuzów. Także mam nadzieję, że mi się to uda. No oczywiście nie mogę umrzeć tutaj nigdzie po drodze. Mam nadzieję, że będą jakieś oceloty. No co, w sumie możemy ruszać. W międzyczasie gdzieś tam się zdrzemnę, bo teraz jeszcze nie mogę. Widzę już kakao gdzieś tam chyba na jakimś drzewie. No, z ocelotami może być gorzej. One są płochliwe i lubią się chować, ale mam nadzieję, że mi się uda i będę mieć własnego kotka. I to będzie takie fajne. Okej. Okay. Gdzieś chyba widziałam na którymś drzewie. Że się boję, bo tutaj jest ciemno. O, tam jest, dobra. To nie są oceloty. Są zwierzaki, ale nie oceloty. To jest jakaś podejrzana dziura. Na pewno nie chciałabym tu wpaść. Okej. Okay. Nie wiem, czy ta dżungla w ogóle jest duża, bo nie wchodziłam tutaj. Zobaczyłam tylko te drzewa na horyzoncie i się ucieszyłam. Okej. Okay. Zrobimy sobie drzemkę. Będę liczyć owce. Jedna, druga, trzecia. Śpię. Dobra. Jedna czarna w tym. Okej, okay, jest kakao w każdym razie. Przy okazji no jeszcze sobie musiałabym zebrać trochę drewna dżunglowego, bo na innych rzeczach no kakao nie chce rosnąć. No. Może jak się uda, to jeszcze zbiorę sadzonkę. Ale na razie bym chciała. Nasionka. O! Są za wysoko. No. Come on, jeszcze kilka. Nie dosięgam tam. Dobra, w każdym razie kakao już mam. O, jako sadzonka wypadła, ale fajnie. No i tak bym jeszcze trochę drewna zebrała, bo z tymi sadzonkami to różnie bywa. Jakoś mam wrażenie zawsze, że one z tych dżunglowych drzew chcą. Tak rzadko wypadają. Dobra, mam 5 ziarenek, mam sadzonkę. Powiem wam szczerze, że najważniejszy dla mnie jest ocelot. Ogólnie jeśli gdzieś tutaj się znajdzie świątynia, to na pewno też ją sobie odwiedzimy. No całego drzewa nie będę ścinać, bo zajęło mi zbyt dużo czasu. No ale ze świątyniami jest różnie, nie zawsze się pojawiają. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Tak jak wygląda tak apetycznie. Dawno czegoś takiego nie widziałam. Dobra, oceloty i arbuzy. Oceloty i arbuzy. Na razie nie widzę. O, czy to jest melonik? Tam w oddali. Ten kwadratowy, duży owoc. Tylko w Minecrafcie kwadratowe melony. Jest, jeden, ale jest. Już będzie można go zasadzić. Jej! Dobra, to oceloty. Najtrudniejsze. No i być może świątynia. Zobaczymy. A, oceloty. Szukajmy tego charakterysty. O! Patrzcie! Ale szczęście, tak na samym brzegu. Chrum, chrum. Dobra, to może już tu wyjdziemy w sumie. To, no, wygląda kusząco, wam powiem. Gdzie jest wyjście? Tu jest. No, to bym powiedziała, że to raczej okno. Najwyżej się przekopiemy przez ścianę. Nie będę nas chcieli wpuścić drzwiami, to wejdziemy własnymi drzwiami. No, nic nas nie powstrzyma. No, dobra. Zrobimy sobie drzwi. O, o! Jakąś płytkę uruchomiłam. Uuu, tu jest tak ciemno. No, tu jest ten sznurek, co strzela strzałkami. No, nic do mnie nie strzeliło.
No to jest tak cicho, że się boję, że wybuchnę, ale... Au! W tych dżunglowych świątyniach nie ma TNT z tego, co kojarzę, więc... Nie są aż takie niebezpieczne, jak te na pustyni. Można w nich zginąć. A, tu było wejście. Okej, okay. Tak trochę krzywo się wygenerowała. No, ale tutaj gdzieś musi być... Ojej. Tu gdzieś powinna być pokój ze skrzynkami, czyż nie? Tak mi się wydaje. Gdzieś tu, w którymś miejscu. No tu są schody. Nie ma? Skrzyneczek? Czy ta świątynia jest taka uboga, czy mi się wydaje? Już nie strzelajcie do mnie. A, tu niżej. Okej. Okay. Tylko to było takie zamurowane dosyć. No nie wiem, jakoś tak... Trochę krzywa jest, ale nie szkodzi. Au! Uuu! Tego się nie spodziewałam. No znalazł się, kurde, strażnik. A dostał strzałą. Spal się, spal się. Kurde, nie mam się gdzie wycofać. Krył się w ciemnościach, creeper. A mówiłam, że w tych nic nie wybucha, nie? Kurcze! Wszystko do mnie strzela. Ja chcę tylko... O! Złoto... Żela kości. Mogę coś zostawić tutaj? Coś mało potrzebnego. O, dirt. Wstydu, haha. Nie no, mięsa zombie nie chcę, chociaż kości bym wzięła, bo... Zawsze się przydają, co? Dobra. Tego nie potrzebuję, to jest ładne, to biorę. Mam trochę zapchany ekwipunek już. Dobra. Wychodzę. Znalazłam skrzynkę. A, bo tu są te dźwignie, nie? O. Się coś powinno otworzyć, ale... Nie wiem. Było słychać pistony, ale... Nie wiem, w którym filmie. To czasami dziwnie działa, wam powiem. No nic, chciałabym stąd wyjść. Widzimy sobie ścianą. Tak nie ma jak plądrowanie starożytnych świątyń w dżunglach. Wow, wow, dobra. No to potrzebujemy żółtego, uroczego futerka. No, tego nie chcę. No, dobra, chodź. Żółte futerko i będziemy się powoli skradać i karmić rybkami. Oceluciku, gdzie jesteś? Kurczę, no najważniejszy mój punkt dnia. Nie widzę. To nie. Dobra. Może wezmę do ręki rybę, żeby już od razu wyglądać przyjaźnie. Taki mam plan. Wzbudzać sympatię. Myślę, że wyglądam z tym sympatycznie. Pyszne ryby z dalekich lądów. Łowiłam je w sumie w moim sztucznym zbiorniku. Mam do niego najbliżej, w tym, w którym mam... wiecie... Ten mój pokój do enchantingu podwodny. No, o dziwo, zadomowiły się tam ryby. Także... Złapałam trzy rodzaje i... Cykotka. I ciekawa jestem, jaki będzie miał kolor. No, już rozmyślam o kolorze. Jeszcze nawet na oczy ocelu to nie widziałam, ale... Cóż, trzeba żyć marzeniami. Że nie umarłam w tej świątyni. Żadnych ocelotów. Coś tutaj musi żyć. O, lalonik jeszcze jeden. Wezmę sobie go. Tylko jednego wcześniej znalazłam. No halo, gdzie jesteście? Wiem, że powinniście gdzieś tu mieszkać. Urocze kotki. Halo, halo! Zabiorę was do domu i będę karmić dobrym jedzonkiem. Miałam ja, to brzmi atrakcyjnie. Czemu nikt do mnie nie przychodzi? Dobra. Jest trochę ciemnawo.
Może chowają się w ciemnościach. O, kolejny arbuz. Mówiłam, że najbardziej martwię się o te oceloty. Arbuz. Muchomor nawet jest. No, chyba jakiś ocelot musi tu żyć. Świnie żyją w takich warunkach, a oceloty nie. Ja nie wiem, jak one tutaj... Okej. Okay. Padłam do bardzo dziwnej jamy z bluszczem. Chciałabym wyjść. Jednak mi się tu nie podoba. Wyjdź, postaci, wyjdź. Świnki. Widziałyście oceloty może? Czy mogłybyście mi zdradzić ich tajną kryjówkę? Składa, że jestem zainteresowana adopcją. Fajna muzyczka się załączyła. Ja chcę kotka. O, kolejny. Patrzcie, jak one się chowają. No, ale jednak mimo swojego kamuflującego wzoru chowają się i tak gorzej niż oceloty. Już któregoś widzę z kolei tego melona. Dobra. Na razie nie widać i nie słychać, ale mam nadzieję, że niebawem się pokażą. Na razie zapraszam Was na krótką przerwę na reklamę i wracamy za chwilę do poszukiwań. Dobrze, moi drodzy, witamy po przerwie. Widzę, że są kałamarnice, widzę, że są owce. Dużo różnych zwierzaków tu, kurczę, mieszka. Jeszcze krowy nie widziałam. No i ocelota oczywiście, no. Chodzę z tą rybą. Trochę głupio się czuję. Przywołuję do siebie dzikie zwierzęta. Nie no, no, musimy znaleźć, bo... Nie wiem, oceloty... Nie chcą ze mną mieszkać. Więc będziemy chodzić po tych liściach z nadzieją, że jakiś się... Znajdzie. Może jeszcze znajdę coś ciekawego. Drugą świątynię. Czasami są dwie w jednej dżungli. Miałam już kiedyś taką sytuację. Była bardzo pozytywna. Może kiedyś w ogóle znajdziemy sobie świątynię tą na pustyni. Albo na przykład podwodną, gdy nie byłam w żadnej. Widzę, że się noc robi. To jest trochę stresujące tutaj chodzić po nocach, więc... A poza tym nie mogę umrzeć, więc pójdę spać, tak więc najbezpieczniej. Nie ma tak noc w dżungli. Okej. Łóżko. Chciała sobie jeszcze... Pozbieram tego kakao, jak i tak już obok niego stoję. Może ja za szybko chodzę i one uciekają. Ogólnie to one są bardzo płochliwe, ale... Chyba to spróbuję tak chodzić bez sprintu. To nie wiem, czy tu mi coś da, że przejdę większy obszar. Może po prostu będę taka, wiecie... Będę wyglądała niegroźnie. Z ciastem dyniowym dłoni też chyba wyglądam niegroźnie. W ogóle moja postać nie wygląda zbyt groźnie w Minecrafcie. Kolejna świnia. Kolejne kakao. Ja z kakao się cieszę. Będę mogła je w końcu hodować. Owce. Myślałam, że to jest ogonek ocelota. To niestety tylko kakao. Tutaj w sumie dżungla się kończy. Tak jakby. To ja tutaj nie idę w tę stronę. Ta strona jest nieciekawa. Ciekawe, czy jakby tu było ocelot, to by sobie przechodziły w tę stronę. Patrzę, czy tam nie ma dalej dżungli. Może to jest tylko taki mały fragmencik. Auć. Nie no, tu nie ma. Dobra. To do dżungli. Kici, kici. W całej wielkiej dżungli nie było ani jednego, co to było smutne.
Zwłaszcza, że była świątynia. Czekajcie, może spróbuję złapać jeszcze jakąś rybę. Może to są jakieś inne. Może tak postoję chwilę w miejscu, to może się jakoś, nie wiem, przyjdą czy coś. Kiedyś pamiętam, jak szukałam mojego pierwszego, to budowałam sobie właśnie domek na skraju dżungli i sam jakoś podszedł i wpadł mi do domu przez taki otwór w dachu i biegał mi taki dziki po domu. Złowiłam miskę. Dobra, też raz. Wpadł mi taki dziki właśnie przez ten otwór w dachu i nie chciałam go tak, wiecie, wypuszczać, bo nie chciałam go też jeszcze oswajać. Tak właśnie biegał po moim domu, ale w końcu go wypuściłam. Bardzo dziwne rzeczy tu się łowi. Dobra, ja tutaj nie łowię. Te inne rodzaje ryb to są jakieś dziwne, nie wiem, odpadki, które przypłynęły z innych biomów, może nie wiem. Jakieś wieśniacy wypuszczają swoje niepotrzebne śmieci do oceanu i prąd przynosi je tutaj. Jakieś miski i stare skóry. No, tu już jest inny biom. Idę w stronę tych fajnych drzew. Chrup, chrup, chrup. Może po drodze sobie w sumie pościnam jeszcze takie liście. I tak tędy przechodzę. Jakieś sadzonki. Kici. Tyle zwierzaków już... To nie jest to celownie. To jest drzewo. Tak się ułożyło w taki kształt. Chociaż w ogóle tam już bym powiedziała, że nie ma dżungli. Będę smutna, jak nie znajdę ocelota. Będę musiała mieć dzieć wstydu przez brak ocelotów w dżungli. Nawet mi nie dają szansy próby oswojenia się, bo nigdzie nie ma żadnego. Świnki tylko chrumkają. Może straszycie oceloty. Przestańcie tak chrumkać. Uciszcie się na ładne drzewo, spójrzcie. Fajnie wygląda. Uciszcie się na chwilę z tym chrumkaniem. Ja tutaj próbuję się skradać. Po zaroślach, a wy co? Takie pospolite zwierzęta w dżungli. Ja szukam dzikich zwierząt. Przygód. Egzotycznych surowców. A tu pełno świni, więc no, bywa i tak. Może jakbym się wspięła gdzieś wyżej, może by mi się udało z góry dostrzec kotka. Czy wejdę po tym drzewie wyżej? Okej, tędy. Dobra, porozglądam się. Nie ma. Nie ma. No chyba nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Fajne tutaj są te drzewa. Można by sobie domek zrobić na drzewie. Jakby ktoś miał taką ochotę. Zawsze miałam takie marzenia o domku na drzewie w dżungli, ale jakoś nigdy nie zrealizowałam jeszcze. Miałam tylko taki domek właśnie na brzegu dżungli, na skraju. W tamtej dżungli przynajmniej mieszkały oceloty. Zobaczcie, jakieś jeziorko nawet. Wodopój jest! Powinny być koty. Szukamy. Szukamy, szukamy. Kurczę. Jak tu nie będzie kotów, to ja nie wiem, gdzie ja znajdę kolejną dżunglę. Ta i tak jest mega daleko. Kotu? Kici, kici. A tu już wróciłam jakby w okolice tej świątyni. Nie wiem, przynajmniej jest mossy stone. Można sobie pozbierać. Szeleszczę tym liściami. Kici, słyszę w ogóle. Może tam pójdę jeszcze. Bardziej, no nie wiem. Też chyba tam byłam, ale... O, a tamto drzewo to jest jakoś... Chodziłam tędy? Już nie wiem, na których skrawkach byłam, a na których nie. Dobra, zobaczymy tutaj. Jest szansa, że
jakiś ocelot wyszedł z ukrycia. Po prostu i że znajdę go przechodząc nawet drugi raz w tym samym miejscu. Trzeba mieć nadzieję. Nawet jeśli nie, to przynajmniej znalazłam drewnianą miskę. Halo? Halo? Koty? Koty w kropeczki? Żółte koty w kropeczki? Nie ma was tu? Tam są jakieś inne wyspy. W oddali. Tutaj nikogo nie ma. Może te ryby po takiej długiej podróży nie pachną apetycznie. I oceloty uciekają przede mną. W ogóle słyszałam zombiaka gdzieś tam. Chyba pod ziemią. Chyba zaraz znowu się będzie noc robić. Takie niebo się robi, nie? Czy jeszcze nie? To mi się może wydaje. Tutaj w niektórych miejscach jest takie mało wyraziste światło. No, tu jest ta świątynia. To tam raczej w środku ocelotów nie ma co szukać. Żółty kwiatek. Plaża. Wow. Może nie chciałabym aż z tak wysoko spadać. Trochę po drzewach poskakać. Owszem, można, ale wszystko z umiarem. Tak, żeby nie umrzeć. Gdybym umarła, to bym się chyba odrodziła na spawnie, bo zniszczyłam tutaj łóżko. No nic, moi drodzy. Wygląda, że jednak w tej dżungli nie ma ocelotów. Albo chowają się bardzo dobrze i nie potrafię ich znaleźć, także niestety będę musiała sobie wkleić tych wstydu do ramki. Co bardzo mnie smuci. A co zrobić? Jeszcze tutaj zajrzę. No, ale nie ma. Nie ma kotka. No nic, w takim razie ja ze smutkiem i bez nowego zwierzęka wracam do domu. I tam się z wami spotkam. Okej, okay, po długiej wędrówce w końcu z powrotem w domu! Jej! Okej, okay, ramki, dirt, najpierw tabliczka. Okej, okay, mamy hashtag 10, dżunglowa ekspedycja. I niestety z powodu braku ocelotów nawet nie dały mi szansy się oswoić. Tu. Dirt wstydu, trzeci w mojej kolekcji. Ale jakby nie było, tendencja jest taka, że mam więcej nagród niż dirtów. Także jest dobrze, a przynajmniej mam nowe rzeczy. Zrobię sobie taki malutki rozsadnik. Tutaj. Tak, byłem w salonie, potem go zdejmę, ale chciałam. Chociaż trzy kakałka. O, to nie, tego nie będę mogła. Trzy kakałka. Trzy kakałka w salonie. No, ogarnę sobie na pewno te wszystkie rzeczy. Ryby mam, zjem sama, może oprócz tej. Raczej nie jest zbyt zdrowa. Posadzę sobie drzewko, zrobię sobie małą hodowlę kakao i będzie. Będzie uroczo. Chociaż przynajmniej jakiekolwiek plusy z tej wycieczki, ale niestety nie mam żadnych nowych zwierzaków. Może przynajmniej za jakiś czas uda mi się zdobyć wilka. No nic, w tym odcinku to było wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym, w którym będę starała się podobać kolejnemu wyzwaniu. Pa, pa!